Tak więc Chojecki ma proces. Prawdę mówiąc, nie jest to dla mnie żadnym zaskoczeniem, ani dla wielu innych. Już w roku 2014, po przesłuchaniu kilku filmików IPP, ja oraz niektóre inne osoby, no przynajmniej jedna osoba, byliśmy prawie na 100% pewni, że tego typu działalność nie może się zakończyć w inny sposób jak procesem. To było gdzieś, jeżeli dobrze pamiętam, w lipcu 2014 roku. Wtedy pojawił się taki filmik, w którym poleciały gromy na kilku protestanckich zwierzchników oraz czołowych działaczy. Chyba wtedy wyliczonych zostało z 9 nazwisk, tak jeden po drugim. Nazwani zostali kolaborantami. No taki styl szokujący. No i tak w swoim środowisku, spotykając się z różnymi ludźmi, to tak zastanawialiśmy się, rozmawialiśmy, że się, no co to za nowy styl się pojawił. Co to za nowy rodzaj dziennikarstwa? No, co to jest? No, nigdy dotąd czegoś takiego nie było. Ani w chrześcijaninie, ani w Słowie Prawdy, ani w żadnym innym czasopiśmie kościelnym, żadnych mediach protestanckich nigdy nie było takiego tonu, takiego podejścia. Tutaj lecą nazwiska i od razu ciężkie oskarżenie pod ich adresem, bez żadnych dowodów. No takie nieprawdopodobne. I też było wiele innych ataków na kościoły protestanckie przy różnych okazjach. Przekręcenie nazwisk było. Gierki słowne z niektórych nazwisk. Ja to słyszałem. No. Wiele z tego tu już zostało usuniętych. YouTube usunął. Ale część jeszcze tego dałoby się znaleźć. To przekręcanie nazwisk, nabijanie się, szydzenie. Pamiętam, jak w roku 2014, jaka była radość, że zbory się dzielą, że zbory będą wychodzić z denominacji. No. Coś się dzieje źle u protestantów? Chojecki się cieszył. Tak było kiedyś. Tak było przynajmniej w roku 2014. Później miałem dłuższą przerwę od tej telewizji. Gdzieś wróciłem do słuchania bodaj dopiero w 2017. Czasami wyjątkowo coś tam oglądałem. Ktoś tam na privie, czasami na Facebooku Messengerze dawał, przesyłał linka do jakiegoś filmiku i spytałem, oglądałeś to, albo czy mógłbyś obejrzeć. Czasami takie coś otrzymywałem. Tak bliżej się zainteresowałem niż w 2017 po raz drugi. Także jak była ta afera z, jakby, jak z Chinami, jak doszło do tego incydentu z Chinami, że ambasada polska musiała się tłumaczyć, to wtedy trochę bardziej się zainteresowałem. Parę razy takich, no były takie momenty, że trochę bardziej się interesowałem i trochę częściej słuchałem tego. No. Człowiek wszystkich obraża, wszystkich atakuje, szydzi i myśli, że wszystko mu wolno. Dużo nonsensów wygaduje, dużo bredni. Te historyczne, no takie nieprawdopodobne, to co wygaduje o Lutrze, o reformacji, to albo bardzo przesadzone, albo w ogóle nieprawdziwe. Noc Świętego Bartłomieja, wyolbrzymianie liczby ofiar tej nocy. Historycy mówią zaledwie o 3000. Tak mówią poważni historycy. O opracowaniach niepisanych przez specjalistów, jak i popularnych, to pojawiają się większe liczby. 50, 60, 70 tysięcy. Tak, to tak samo jak z ludobójstwem w Wandei. Też niektórzy publicyści lubią wyolbrzymiać. Tak,
tak mocno, ile się tylko da. O wojnach hugenockich opowiadał nonsensy. Ja to zresztą kiedyś, ja to zresztą jeden z tych filmików skomentowałem, kiedyś wyliczyłem wszystkie błędy. Te, które wyłapałem, wyliczyłem wszystkie błędy z wojnami hugenockimi. No. Też w czasach Lutra miano wynaleźć prasę drukarską. Takie u niego jest cała masa. Leci tych błędów nieprawdopodobnej ilości. Ma niewielką wiedzę na temat protestantyzmu. Bardzo, bardzo niewielką wiedzę na temat polskiego protestantyzmu. Bardzo niewiele wie, nie zna kompletnie historii polskiego protestantyzmu. Nie wie, jakie są nastroje w zborach. Nie zna publikacji. Nie wie, czym te kościoły żyją. Jego wiedza w tych sprawach jest zerowa. On coś tam się interesuje, co się dzieje gdzieś tam w Ameryce, w niektórych tam środowiskach. Ale to w niektórych, może w jednym, w pewnym tam środowisku baptystycznym. No, baptyzm amerykański to bardzo szeroki ruch. Tam jest, są rozmaite środowiska i on, jak się zdaje, nawiązał kontakt z jakimś tam jednym środowiskiem dosyć dziwnym, no i z nimi utrzymuje kontakt. No ale w to nie chcę za bardzo wchodzić, bo ta sprawa akurat mało mnie interesuje. To jest margines amerykańskiego protestantyzmu. Kompletny margines, to ułamek procenta i akurat trafił na coś swojego. W Polsce nie ma nic, do czego mógłby się odwołać. Próbował czasami z niektórymi pastorami nawiązywać współpracę, ale to szybko szybko się urywało, szybko się kończyło. Bardzo, bardzo niewielu protestantów z nim sympatyzuje. To są wyjątki. Trudno jest znaleźć choć jednego pastora, który by trzymał stronę Chojskiego. Choćby jednego. A nawet ci, którzy go w jakimś tam stopniu popierają, w jakimś tam niewielkim stopniu go popierają, to i tak mają mu wiele do zarzucenia. Wystarczy porozmawiać z nimi. Potrafią wyliczyć zabraknie palców w jednej ręki. Potrafię wyliczyć tyle, postawić tyle zarzutów. Ja czasami się zastanawiam, to w takim razie dlaczego go popiera. No ale tak czasami bywa. Może traktują go jako sojusznika strategicznego. No. Może. Był taki czas, że wywiad brytyjski zastanawiał się nad tym, czy nie dokonać zamachu na Hitlera. W końcu jednak doszedł do wniosku, że Hitler to tak naprawdę cenny sojusznik strategiczny, bo jeżeli wejdzie na jego miejsce ktoś, kto się lepiej zna na sprawach militarnych, to wojna się przedłuży. Więc jednak bardziej się opłaca, żeby jednak Hitler pozostał na czele, stał dalej na czele III Rzeszy. Do podobnych wniosków też doszedł i rosyjski wywiad. Też zastanawiano się nad tym, czy da się w jakiś sposób usunąć Hitlera, no, zamordować, ale doszli do wniosku, że jest to cenny sojusznik strategiczny. Czy jest tak w przypadku tych pastorów? No może nie w każdym przypadku, może nie w każdym przypadku, ale czasami chyba tak właśnie jest. Jak powiedział kiedyś, jak wytknął kiedyś pastor Bartosik, związki Chojeckiego z historycznym protestantyzmem są bardzo luźne, prawie żadne. W ubiegłym roku jeden z wykładowców WBST, no, nie będę wymieniał nazwiska, bo nie mam na to zgody, jeden z wykładowców WBST, zresztą to można nie aż tak trudno znaleźć, przedstawił dowody na to, że Chojecki jest antybaptystą. Tak więc jeden z ważniejszych wykładowców na baptystycznej uczelni udowodnił, wykazał, że Chojecki jest antybaptystą i przedstawił swoje argumenty, ale nie będę w to w tej chwili wchodził.
Tak więc związki Choickiego, czy to z baptyzmem, czy z ewangelikalizmem, czy w ogóle z polskim protestantyzmem, są bardzo luźne, są przypadkowe i nie ma żadnych powodów, nie istnieją żadne powody, aby protestanci w jakimkolwiek stopniu popierali Choickiego w tych w jego dziwnej działalności. Bardzo dziwnej działalności, działalności, której pochwalić nie można. Tam jest, już abstrahując od tego, czy jego przesłanie jest słuszne, bo jak ktoś słusznie zauważył, nawet jeżeli, to nie jest moje pytanie, nawet jeżeli Choicki miałby rację, to należałoby go odrzucić ze względu na sposób, w jaki tę swoją rację, tę swoją prawdę przekazuje. Za samą formę. Forma jest niedopuszczalna. Nigdy w swoim życiu nie spotkałem pastora, który rzucałby wulgaryzmami. I tu jeszcze tak, no, publicznie. No, nigdy nie spotkałem. A jeżeli nawet się zdarzyło, że ktoś użył słowa zbyt mocnego, to było na zasadzie wyjątku i to w prywatnych rozmowach. No nie w publicznych wystąpieniach. Czegoś takiego nigdy nie było. Choiecki jest pierwszym pastorem, który z nieprawdopodobnym upodobaniem rzuca słówkami, które się zaczynają na D, które się zaczynają na G, wielu innych ludzi, nawet w myślach. Nawet w myślach tych słów nie powtarza. No, zdaje się, że większość protestantów ewangelikalnych tych słów nawet w myślach nie powtarza. No tak mi się zdaje. W każdym razie ja tych słów nie używam w myślach. No więc taki przekaz całkowicie błędny. Tam elementów prawdy, elementów słusznych jest bardzo, bardzo niewiele. Dominuje negatywny przekaz, dominuje przekaz zły. W niemal wszystkim nie ma racji. Jest bardzo, bardzo niewiele spraw, w których Choickiemu można przyznać rację, ale prawie zawsze nie ma racji. A wtedy, gdy i ma rację, to przedstawia w sposób bardzo, bardzo przesadzony. No, on wygaduje nieprawdopodobne rzeczy. No, innego razu powiedział coś takiego, że owce pójdą na prawą stronę, a barany na lewą. No, gdzie w Biblii jest coś takiego napisane? Albo innym razem powiedział, że gdy Biblia mówi o niebie, nigdy nie mówi, że tam są tłumy. Zawsze mówi, że tam są narody. No, narody idą do nieba, tłum idzie do piekła, tak, multikulti, globalizm to jest od szatana, globalizm to już przy wieży Babel, tak, takie coś. A w Apokalipsie w czterech miejscach Biblia mówi, że widziałem w niebie wielki tłum. Grecki termin ochlos. Ochlos jest odpowiednikiem polskiego, ekwiwalentem polskiego tłumu. To jest mniej więcej to samo. Więc no, chyba nie czyta Biblii ten człowiek. Innym razem powiedział, że apostoł Paweł stosuje dokładnie takie same słownictwo jak on. No, gdzie u Pawła są, gdzie w listach Pawła pojawiają się słówka na G albo na D i używane w taki sposób, w takim kontekście, jak Paweł z Lublina stosuje. No gdzie? Nigdy ani razu nie zdarzyło się, żeby apostoł Paweł nazwał kogoś durniem czy głupcem. Raz, jedyny raz do Galacjan się zwrócił niemądrzy Galacjanie. Niemądrzy. Niemądrzy to jeszcze nie to samo, co głupi. Raz, jeden raz. O sobie mawiał głupi. O sobie tak. O sobie mawiał, o innych nie. A Choiecki dokładnie na odwrót. Innych nazywa durniami, głupcami i tak dalej, a siebie nigdy tak nie nazwie. No, chyba że miałby to być czyjś cytat, że ktoś go tak nazwał. No, wtedy tak, ale sam siebie tak nie nazwie. Więc to są inne światy. No, jak można mówić, że stosuje takie samo słownictwo? No, nie stosuje. Teraz
twierdzi, że wszyscy protestanci wiedzą, wszystkie media protestanckie wiedzą o procesie, a nie biorą go w obronę. Po pierwsze, w środowisku protestanckim aż tak bardzo znany nie jest. No ja jestem wyjątkiem. Ja znam go od dosyć dawna. Ale to wynika stąd, że zawsze interesowałem się polską prawicą. Więc w taki sposób natknąłem. W taki sposób dowiedziałem się, że ktoś taki istnieje. A gdyby nie to, prawdopodobnie nie wiedziałbym. Zresztą kilka razy przeprowadziłem taki eksperyment, że w grupie studentów zadaję pytanie, kto z was słyszał o Chojeckim? Raz się zdarzyło, że jedna osoba podniosła rękę. Innym razem żadna osoba nie podniosła ręki. On aż tak bardzo znany nie jest w środowisku protestanckim. Aż tak dobrze to nie jest. Ale trochę osób słyszało o jakimś dziwnym pastorze z Lubina. Tak nie potrafili wymienić, podać ani imienia, ani nazwiska, ale o jakimś dziwaku, no, o jakimś kontrowersyjny pastor, tak. No, kontrowersyjnym pastorze z Lubina. To część osób słyszała, ale w dalszym ciągu mniejszość. Więc nie jest tak, aby wszyscy protestanci o nim wiedzieli. Większość w dalszym ciągu nie wie. No a z jakiej racji media protestanckie miałyby brać go w obronę w ogóle w tej sytuacji? Nie rozrabiał, musi ponieść konsekwencje. No, co napisał apostoł Paweł? No. Że władza nie na darmo miecz nosi, prawda? No, jeżeli chrześcijanin dopuszcza się przestępstwa, jeżeli człowiek dopuszcza się przestępstwa, no to powinien zostać ukarany za to przez władzę. Tak napisał apostoł Paweł. A nie tak, że narozrabiałem, a teraz brońcie mnie. Weźcie mnie w obronę. W przypadku protestantów, w przypadku większości polskich protestantów, branie w obronę Chojeckiego byłoby masochizmem, bo on niemal każdego obraził. No, przypomnijmy filmik na temat Fabiana. No coś okropnego. Coś okropnego. No tak przy okazji, co on tam za historię przedstawił tych jezuitów. No coś nieprawdopodobnego, że jezuici podlegają pod Moskwę. No takie no, nieprawdopodobne rzeczy. Tak, no mniejsza z tym. W każdym razie po protestanckiej stronie jest bardzo, bardzo trudno spotkać osoby, które nie czułby się obrażone działalnością Chojeckiego. To wyjątek, że ktoś go broni. No zdarza się, że ktoś tam powie, Chojecki jest w porządku, gdyby nie. No. Właśnie zawsze z zastrzeżeniem. On jest w zasadzie prawie w porządku, on jest w porządku, ale. W porządku, ale. No zawsze jest jakieś, pojawia się zawsze jakieś zastrzeżenie. Więc nawet jego najwięksi zwolennicy, nawet najwięksi zwolennicy zawsze mają jakieś zastrzeżenie. Jest bardzo, bardzo trudno spotkać osobę, która by kupowała, brała całe jego przesłanie z całym dobrodziejstwem inwentarza. No, 100% wszystko. Taką osobę jest bardzo, bardzo trudno spotkać. Większość, zdecydowana większość ocenia negatywnie i to za niemal wszystko, co robi. Więc narozrabiał, musi teraz ponieść odpowiedzialność. Zresztą nas też obraził. Obraził wielokrotnie. Mnie tak trochę dotknęło. Tak interesowałem się tym. Ciągle powtarzany zarzut, że Paweł Bajeński pracował dla SB. No, tak. On wielokrotnie, że był agentem. Mnie to zainteresowało. Zresztą mnie to zainteresowało również z innego powodu, bo taka opinia istniała.
Tak opinia istniała na temat Pawła Barińskiego, to fakt. Wiele osób podejrzewało, że on pracował dla UB, a później SB. Takie podejrzenia rzeczywiście były w środowisku ZK, a także w środowisku baptystycznym, no ZK, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, więc w środowisku Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego oraz w środowisku baptystycznym były takie podejrzenia, że Paweł Boiński pracuje dla UB, a później SB. Rzeczywiście takie były. No, ja nie miałem okazji nigdy poznać Pawła Bańskiego. On zmarł w roku 71, ale znam wiele osób, które znały kiedyś Pawła Bańskiego. No, moi rodzice dobrze znali, dosyć dobrze. Wujkowie, rozmaite inne osoby. Dużo o nim słyszałem, więc to był powód, że sam był ciekaw, sam chciałem sprawdzić. I cóż. I nie byłem jedyną osobą, która sprawdzała Bańskiego w archiwach IPN. Nie byłem. Jeszcze kilka innych osób sprawdzało. I cóż, każdy, kto sprawdzał, dochodził do wniosku, że w archiwach IPN-u wypada całkiem dobrze, albo wręcz nawet bardzo dobrze. No, tam są podejrzewano go, że prowadzi antykomunistyczną działalność. Oczywiście można znaleźć w internecie, można znaleźć na Wikipedii nawet jego pismo wiernopoddańcze do władz, ale to wynika właśnie stąd, że podejrzewano go o działalność antykomunistyczną, o bardzo złą działalność. I ze względu na tę bardzo złą działalność czasami próbował ratować się. No, w tamtym czasie trudno było być bohaterem. Bohaterów było niewielu, bardzo, bardzo niewielu. Czasem lepiej być ostrożnym. No, ciekawe, jakim bohaterem byłby Chojecki, gdyby żył w tamtych czasach. Przecież ci pastorzy, którzy zostali aresztowani w 50 roku, to znaczna ich część była torturowana. Zachowały się zaświadczenia lekarskie, bo co jakiś czas oni byli badani przez komisję lekarską i trochę tych zaświadczeń się zachowało. I z tych zaświadczeń można się dowiedzieć o sposobie, w jaki byli traktowani. No można na przykład przeczytać, że Krakiewicz we wrześniu 1951 roku był bliski śmierci. Tak oceniła komisja lekarska. Komisja lekarska w składzie 3 osób oceniła, że jeżeli tak dalej będzie się rozwijać choroba, a wyliczyli tam 4 choroby i to w zaawansowanym stanie, to zakończy się to śmiercią. Tak, tak jest napisane w zaświadczeniu. W przypadku innych osób takiego zagrożenia, bezpośredniego zagrożenia dla życia nie było. One zazwyczaj, te zaświadczenia zazwyczaj kończą się w taki sposób, że życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Zazwyczaj tak się kończyły te zaświadczenia. A w przypadku Krakiewicza napisano, że życie jest zagrożone. Więc sprawa była poważna. Większość z nich nigdy się nie przyznała, w jaki sposób byli traktowani, ale niektórzy się przyznawali. Sierużycki się przyznał. Sierżycki się przyznał, w jaki sposób był traktowany. Igły wbijano pod paznokcie u rąk i u nóg. Był wkładany do takiego wielkiego pieca, wsuwany do pieca, woda kapała i tak wiele godzin spędzał wsunięty tę czeluść pieca. I nie mógł się ruszyć. I tak przez cały dzień. I to wielokrotnie. No, ale za bardzo nie chcę się rozwodzić. W każdym razie ci pastorzy doświadczyli prawdziwych prześladowań. To, czego doświadcza dzisiaj Chojecki, to jest mały pikuś w porównaniu z tym, co przeszli tacy jak Bajeński, Krakiewicz, Sierużycki, Maksymowicz i wielu, wielu innych. Bajeński po wyjściu z więzienia
przepraszam, z aresztu śledczego. On nie został skazany na więzienie. Pół roku przesiedział w areszcie śledczym. Już nie miał zdrowia. Cierpiał na serce, cierpiał na nerki. No i sprawa ta mnie zainteresowała. I właśnie Bajeński nigdy nie został zarejestrowany jako TW. Nigdy. Trzykrotnie trzech różnych oficerów operacyjnych miało w planach werbunek Bańskiego. Trzykrotnie. I są na to dokumenty. Te dokumenty są, ja te dokumenty mam. Mam kopię tych dokumentów. Trzykrotnie próbowano, był pomysł na werbunek. Ale do werbunku nigdy nie doszło. No. Tymczasem w kościele podejrzewano go o donoszenie, ale to wynikało stąd, że on o wszystkim, co wiedział, opowiadał Krakiewiczowi, a Krakiewicz przekazywał swemu oficerowi prowadzącemu. I tą drogą wyglądało na to, że Bajeński donosi. W pewnym okresie Bajeński był nawet głównym źródłem dla Krakiewicza. To głównie Bajeński i jego żona opowiadali dla Krakiewicza o różnych rzeczach. Krakiewicz w swoich doniesieniach agenturalnych zresztą pisał, że wczoraj rozmawiałem z Bajeńskim, że Bajeński powiedział, Bajeński był tam, rozmawiałem z żoną Bajeńskiego, tak? Pojawiają się i razu w jego doniesieniach wskazane są źródła. W pewnym okresie to trwało krótko. W tym okresie Bajeński był jego głównym źródłem. To przez pewien czas trwało, później już nie. Później być może Bajeński się zorientował, być może. Tego nie wiem, bo tego wszystkiego się nie da zweryfikować. Pewne rzeczy to tylko na domysł, a domysły to za mało, jak wiadomo. Więc nigdy nie był tajnym współpracownikiem, a w kościele podejrzewano i właśnie stąd. Stąd właśnie taka opinia była w kościele i stąd właśnie wyszło do pewnych historyków, do niektórych dziennikarzy. Stąd właśnie dotarła informacja, takie jest źródło pochodzenia tej informacji, że Bajeński był tajnym współpracownikiem. Bo w kościele istniało takie podejrzenie. Podejrzewano przede wszystkim dwie osoby. Podejrzewano Krakiewicza i Bajeńskiego. Podejrzenia odnośnie Krakiewicza sprawdziły się. One były prawdziwe. A podejrzenia odnośnie Bajeńskiego nie sprawdziły się, nie potwierdziły się. Były fałszywe. I właśnie z tej opinii, która panowała w zborach, plotek międzyzborowych, zaczerpnęli niektórzy historycy, publicyści i opublikowali. Terykowski to napisał. Ta informacja nie pochodzi z żadnego z archiwów IPN-u. Terykowski nie przebadał archiwów pod tym kątem. Takie badania są bardzo czasochłonne. To tak się zdaje, tylko kto nie zaglądał, ten nie wie. Ale to jest bardzo czasochłonne, bardzo długo to trwa. Więc ta informacja pochodzi z plotek zborowych, które istniały w tamtym czasie i tak zostało to rozpowszechnione. No i stąd właśnie zapożyczył tę informację, tę fałszywą informację, Chojecki. Informacja nie jest prawdziwa. No, jeżeli mówimy o archiwach IPN-u, a Chojecki bardzo ochoczo się wypowiada na ten temat, ciągle tam zarzuca nieprzeprowadzone lustracji, ciągle tam, że trzeba badać archiwa, zlustrować ciągle. On nie zdaje sobie sprawy, jak długo trwa weryfikacja tych dokumentów. Przecież w tych publikacjach, które do tej pory się ukazały, jest bardzo dużo błędów, no niestety. Właśnie dlatego są błędy, ponieważ te dokumenty były zbyt krótko weryfikowane. W pracach pewnego historyka możemy przeczytać, że ewangeliczna wspólnota świątkowa to są prostacy, a z kolei chrześcijańska wspólnota świątkowa to nurt pokrewny prostakom. I jedno i drugie nie jest zgodne z prawdą. No, HWZ, ta druga, to akurat są prostacy. Oni akurat tak. Natomiast ta pierwsza, EWZ, z prostakami nigdy nie miała nic wspólnego. No ale w archiwach ubeckich
czy esbeckich już, to takich błędów jest bardzo dużo. I historyk, zaglądając do tych archiwów, czasami traktuje niektóre informacje na wiarę, bez zweryfikowania. Powtarza to, publikuje, no i później to pojawia się w publikacjach i później publikacje są wyśmiewane, krytykowane, że co za bójki, co za błędy. No niestety w dotychczasowych publikacjach jest trochę błędów. Rozmaitych błędów, także pseudonimy tajnych współpracowników były mylone. Profesor Michalak, który jest poważnym historykiem, poważnym naukowcem i ja oceniam oczywiście jego działalność pozytywnie, nawet bardzo pozytywnie, ale u niego są rozmaite błędy. Błędy wynikają stąd, że nie wszystko zdążył dokładnie zweryfikować. Na przykład w swojej książce, chyba z roku 2016, ta książka chyba, nie, czy 14, Polityka państwa, to tam wobec mniejszości religijnych, to tam napisał, że tam na przykład uznał, że Biliński i Żebrowski to dwie różne osoby. No, a Żebrowski, T.W. Żebrowski to właśnie Biliński. To jest jedna i ta sama osoba. On uznał, że to są dwie różne osoby. No, albo napisał, że w latach 60. Krekiewicz tylko jeden raz podpadł dla władzy i dał przypis do dokumentu, który mówi o zupełnie czymś innym. Kompletnie tam nie mówi o, nie ma nic o stosunku władzy do Krakiewicza, znaczy w tym wypadku chodziłby do Departamentu IV, ani Departamentu IV, ani UDSW, Urzędu do Spraw Wyznań, tam nie ma nic o stosunku do Krakiewicza. Przeciwnie, ten dokument mówi tylko o rozczarowaniu wolnych chrześcijan z Krakowa osobą Krakiewicza, że Krakiewicz ich nie wsparł w konflikcie z zielonoświątkowcami. To miało miejsce gdzieś w roku, na początku lat 60., bodaj 61. Więc źródło, dokument mówi o czymś zupełnie innym, a Michalak wykorzysta to źródło jako dowód, że Krakiewicz tylko jeden raz podpadł władzy. Więc tutaj akurat nic takiego nie miało miejsca, ale Krakiewicz w latach 60. wielokrotnie podpadał władzy. Co chwila. KGB słało listy ze skargami na Krakiewicza. Nie dostał medalu tysiąclecia. Odmówiono mu paszportu do Szwecji, a później do Francji nie dano. Do Szwecji to, jeżeli dobrze pamiętam, to gdzieś po latach 60. nie dano, a do Francji w 69. Ale w tych dokumentach nie ma wszystkiego. Te dokumenty nie są kompletne. Być może więcej razy nie dostał paszportu. No a Michalak napisał, że był wysoko cenionym, cenny współpracownik, dostawał i to owocowało licznymi wyjazdami zagranicznymi. Tymczasem nie zawsze dostawał paszport. Dostał nawet dożywotni zakaz wjazdu do Szwecji. Nie wiem dlaczego. Tego się już nie da wyjaśnić. Te dokumenty są bardzo fragmentaryczne. Wielu rzeczy nie da się po prostu wyjaśnić. Niestety nie zachowały się w pełni akta paszportowe Krakiewicza. No i przede wszystkim z lat 70. i z lat 70. też niekompletne. A z 60. prawie nic się nie zachowało, jeżeli chodzi o jego akta paszportowe. Na szczęście zachowała się jego teczka pracy, na szczęście zachowała się teczka personalna. Są bardzo cennym źródłem teraz, źródłem dla badaczy. To akurat jest. No ale dlaczego o tym mówię? Weryfikacja tego wszystkiego trwa bardzo, bardzo długo. No a taki niezorientowany Chojecki, który bardzo często lubi mówić o lustracji,
o archiwach IPN-u nie ma o tych sprawach najmniejszego pojęcia, a się wypowiada. To jest właśnie mnie zastanawia, jak tak można. Człowiek nic nie wie, nie wie nic, a zabiera głos, a wypowiada się. No, do czego to jest po prostu podobne? No jak tak można? Normalny człowiek, człowiek, który jest w miarę mądry, w miarę rozsądny, nie będzie zabierał głosu w sprawach, na których się nie zna. Człowiek nie musi się znać na wszystkim, czy się to nie jest możliwe. Nie jest rzeczą możliwą znać się na wszystkim, ale wypadałoby przynajmniej z grubsza orientować się o granice, znać granice swoich kompetencji, wiedzieć, na czym się znam, na czym rzeczywiście się znam, a na czym się nie znam. Tak postępują ludzie mądrzy. Ludzie niemądrzy, ludzie nierozsądni zebrają głos na każdy możliwy temat. Był taki czas, to było około roku 2010, bo też 2009 i później, że w pismach kościołów mniejszościowych opublikowano szereg artykułów na temat lustracji. Czy trzeba lustrować, czy nie. Większość, że nie trzeba. I wiecie, czyj artykuł był najgłupszy, najbardziej niedorzeczny? Oczywiście Chojeckiego, wiecie, pod prąd. Tam co chwila jakiś byk. No, a najlepszym był artykuł Pawła Biedziaka. I artykuł był prawie doskonały. Człowiek, który nigdy nie zaglądał do archiwów IPN, nigdy tych spraw nie badał, a trafił niemalże w dziesiątkę. Tam tylko problem dotyczy dwóch akapitów. Jeden akapit należałoby przesunąć w inne miejsce, wcześniejsze miejsce, a jeszcze inny tak wygląda, jak gdyby został dopisany później, że napisał artykuł, a później jeszcze wstawił tak trochę na siłę pewien akapit, który częściowo się wyłamuje spod reszty. Tak nie bardzo nawet pasuje do całości. Więc gdyby nie te dwa akapity, artykuł byłby doskonały. Po prostu doskonały artykuł. Niesamowita znajomość problemu. No i też artykuł profesora Gajewskiego, który archiwów nie badał, ale pomimo tego bardzo dobrze przedstawił, ocenił problem. No, to jest fachowiec. Natomiast u Chojeckiego to tam co chwila jakieś dziwne rzeczy, że niektórzy dawali się zwerbować dla pieniędzy. No, dla pieniędzy. To były, po pierwsze, mało kto był opłacany, po drugie, to były nędzne pieniądze. Wśród wszystkich tajnych współpracowników, jakich kiedykolwiek miał Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, to można udokumentować, że są dowody, że tylko dwaj tajni współpracownicy przez pewien okres, nie przez cały, ale przez pewien okres czasu byli systematycznie opłacani, otrzymywali pieniądze. Tylko dwaj. I były to śmieszne pieniądze. Krakiewicz otrzymywał czasami 1000 zł na rok, czasem 2000 zł na rok. To były śmieszne pieniądze. Przeciętne zarobki w tamtym czasie wynosiły, bo to lata 70. Przeciętne zarobki wtedy wynosiły ponad 2000 miesięcznie. Na 1000 na rok, to co to jest? Wtedy pracownicy kościoła otrzymywali w ZKE, bo to nie były wysokie płace, otrzymywali, najwyższa płaca była 2400. Oczywiście to nie była wysoka płaca, ale ZKE nie płacił dużo. Inni zarabiali trochę mniej. Krakiewicz, który był zwierzchnikiem kościoła, dostawał zaledwie 850 zł, ale on był takim człowiekiem, że na pieniądzach mu w ogóle nie zależało, a miał już emeryturę za pracę w ministerstwie, więc brał te symboliczne pieniądze, no ale dzięki temu, że brał takie skromne pieniądze od kościoła, to wyrabiał sobie opinię, no, że taki człowiek taki skromny, nie leci na pieniądze, to robiło wrażenie na innych. Bo mógł sobie ustanowić bez problemu, że bierze 3000, więcej niż ktokolwiek inny, 3000 czy nawet więcej, 3600 czy 3,5 i
wszyscy by się zgodzili, a on tylko 850, taka skromna sumka, najniższa płaca wśród wszystkich osób, którzy byli zatrudnieni w Zjednoczonym Kościele Ewangelicznym. Najniższą płacę otrzymywał właśnie Krykiewicz, czyli zwierzchnik kościoła. No to robiło oczywiście wrażenie. No ale on oczywiście miał emeryturę za pracę w ministerstwie, a jako TW otrzymywał czasem 1000 zł na rok, czasem 2000, a jeden jedyny raz w roku 75 otrzymał 4000, no bo w tym roku akurat został zrzucony z prezesury, przestał być zwierzchnikiem i w tym roku odbył wyjątkowo dużo spotkań, to dostał 4000, po 1000 zł za kwartał, jednorazowo, a później znów albo 2000, albo 1000 na rok, w zależności od tego, jak ile było spotkań. Więc to były marne pieniądze, podobnie też inny TW z Bielsko-Białej, Dubiniewicz, otrzymywał 1500 rocznie w latach 70. To były śmieszne pieniądze. No więc ten argument, który użył Chojecki, że zostali zwerwani po to, aby dostawać dla pieniędzy, jest chybiony. Wszyscy pozostali pracowali za darmo, zupełnie za darmo. Później inny argument stosuje Chojecki, który na niczym się nie zna, że niektórzy dawali się zwerbować po to, aby donosić na kościół katolicki. No nieprawdopodobne. Chojecki nagle martwi się tym, że ktoś donosi przeciwko kościołowi katolickiemu. Kto jak kto, ale w jego przypadku to brzmi co najmniej dziwnie. A dobrze, wyjaśnimy sprawę. Nie trafiłem choćby na jeden przypadek, żeby którykolwiek z tajnych współpracowników ze Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego został zebrany w tym celu, aby donosić na Kościół katolicki. Ani jeden. Oni byli werbowani w innym celu. Zresztą to nie w taki sposób pracowała SBC. To byłby zresztą brakiem profesjonalizmu. Zawsze służby zawsze dążyły do tego, aby mieć swoich współpracowników w każdym obiekcie. No to agentura zewnętrzna nie aż tak dużo daje. No, agentura zewnętrzna to tylko wtedy, gdy jeszcze nie ma żadnej agentury. Gdy nie udało się nikogo prowadzić. Zawsze służbom zależało na tym, wszelkim służbom, perelowskim, sowieckim, jakimkolwiek. Każda służba, wszelkie służby zawsze chciały mieć agentów wewnątrz danego obiektu, nie na zewnątrz, wewnątrz. Kościół katolicki rozpracowali w oparciu o agenturę rekrutującą się spośród pracowników Kościoła katolickiego. No, księża, biskupi, działacze, ci bardziej aktywni działacze, parafialni albo pracownicy z kurii. No, wśród takich osób rekrutowano i to oni donosili. Z kolei, gdy rozpracowywali kościoły protestanckie, to w każdym kościele protestanckim starali się zwerbować odpowiednią agenturę. I każdy z tych kościołów był rozpracowywany w oparciu o agenturę, którą mieli w tym właśnie kościele, w tym obiekcie. Taki sposób pracują służby. No, jak można tego nie wiedzieć? A agentura zewnętrzna to tylko pomocnicza rola. Agentura zewnętrzna w wielu rzeczach mogła nie wiedzieć. A jeżeli się przejrzysz się całą dokumentację dotyczącą Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego, to prawie w ogóle nie pojawiają się tam wątki katolickie. Prawie nie ma. Oni zdawali sobie sprawę, że duchowni ZKE po prostu o tych sprawach nie wiedzą. Czasami się pojawiało tam, jak przyjazd papieża, no przy tego typu okazjach, albo gdy aresztowany został prymas Wyszyński wtedy, albo gdyby proces Kaczmarka, to wtedy pojawia się, jaka jest reakcja kościołów mniejszościowych na proces Kaczmarka. O, takie coś. Jakie reakcje na
uwięzienie prymasa Wyszyńskiego? Jakie reakcje po wizycie Jana Pawła II? No, w tego typu sytuacjach, albo jeszcze inne, jak list biskupów, prawda? List biskupów do Polski, do biskupów niemieckich. Wtedy też interesowano się, jaka jest reakcja mniejszości religijnych. Tylko w takich, tego typu sytuacjach pojawiają się wątki katolickie, a tak zasadniczo biorąc, to prawie w ogóle nie ma. W teczkach baptystycznych wątki katolickie trochę częściej się pojawiają, a to za sprawą wizyty Billy Grahama, to raz. A druga okazja to wizyta prezydenta Cartera. No i w związku z tym wątki katolickie są trochę tam znacznie częstsze niż w przypadku ZKE. No ale w dalszym ciągu to w stosunku do całości to znikomy procent. No, nie tak to działało, tak więc no, ten człowiek wypowiada się o sprawach, o których nic nie wie. Też ciągły zarzut, że Kościół protestancki nie przeprowadził lustracji. A nieprawda. Niektóre przeprowadziły. To, że Chojecki o tym nie słyszał, to świadczy tylko o nim samym, że po prostu jest tu, nie ma, że nie ma odpowiednich kontaktów, nie ma i źródła jego wiedzy są takie niewiele warte, albo po prostu, że nie ma kontaktu z rzeczywistością, żyje w jakimś tam swoim świecie. Przecież luteranie przeprowadzili lustrację i to nawet podwójno. Sprawdzono wszystkich duchownych kościoła luterańskiego. Tylko, że wyniki tej lustracji nie zostały opublikowane. To zostało dane dla użytku wewnętrznego. Konsystorz otrzymał wyniki. No i profesor Friszke przeprowadził tę lustrację. Przeprowadził, dostarczył wyniki dla konsystorza, dla wewnętrznego użytku. No, może nie wszyscy słyszeli, no, wielu osób nie słyszało. No a co mieli? Opublikować od razu w prasie kościelnej, tak? Nazwiska, pseudonimy, tak? Od razu opublikować, od razu wszystkich wyrzucić, tak? Na zbity łeb. No ale w jednym przypadku to się tak, przecież zwierzchnik kościoła został zaraz potem zdjęty. W wyniku tego, co to mało? Zwierzchnik kościoła został zdjęty i co? I twierdzi, że nie było lustracji. To jest właśnie dowód na to, że była lustracja. Ale nie czepiano się drobiazgu. Jeżeli ktoś miał małe przewinienia, no to jaki jest sens się czepiać? Poza tym pojawia się czasami inna sprawa, że człowiek młody może nieświadomie pewne błędy popełnić, a później, gdy dojrzeje, zrozumie. Więc czasami jest i taka sprawa. Więc jeżeli ktoś dał się nawet zarejestrować i przyszedł na dwa, trzy spotkania, czy nawet pięć spotkań, a później zerwał, to co mamy teraz już przekreślać dla niego, wyrzucać z kościoła, no przeklasiać mu karierę w kościele. W takim wypadku wystarczy rozmowa duszpasterska, tak moim zdaniem. Drugi kościół, no a niezależnie od tego, dziennikarz Gmyz przeprowadził lustrację, tylko że on nie przeprowadził całościowo, on przeprowadził cząstkową lustrację i wszystkich TW nagłośnił. On przeprowadził cząstkową te osoby, które go interesowano, bo to nie prowadził całościowej, no bo to zabiera bardzo dużo czasu. To nie jest tak, że naciskam guzik i od razu są wyniki. To trwa bardzo, bardzo długo. Trzeba dużo dokumentów przejrzeć. Długo się czeka na realizację. Czasami na zakończenie kwerendy odnośnie jednej osoby. Czasami kwerenda odnośnie jednej osoby trwa do 2 lat czasami. No, zazwyczaj około roku, zazwyczaj, ale czasami to może trwać 2 lata, nawet i ponad 2 lata. Na przykład w przypadku Krakiewicza to niektóre dokumenty otrzymał jeszcze i po 2 latach. No, długo się czeka, więc to nie jest tak, że dzisiaj uchwalimy lustrację i już za miesiąc będą wyniki. O nie, to trwa latami. A więc luteranie przeprowadzili. No, tylko że co niektórzy chcieliby, żeby od razu nagłośnić, tak? Nagłośnić, ukarać, rozstrzelać, tak? Fajerwerki.
Drugim kościołem, który przeprowadził lustrację, to kościół dziesiątkowy. A wszyscy duchowni, którzy akurat wtedy pełnili funkcję, aktualnie byli pastorami, wszyscy oni zostali sprawdzeni. Mało tego, nawet starsi zboru. W niektórych przypadkach zostali sprawdzeni. Nawet starsi zboru, nie tylko pastorzy. Wszyscy zostali, ci wszyscy, którzy figurują jako duchowni, wszyscy oni zostali sprawdzeni. I też miało to wpływ na politykę kadrową, że były drobne przesunięcia w niektórych przypadkach. Ale życie Lechowickiego to za mało, no bo trzeba wywalić na zbity pysk, prawda, każdego byłego TW. No, takie podejście, takie wywalić, ukarać, rozstrzelać, no, takie podejście. To z chrześcijaństwem no, nie ma nic wspólnego. Nie popieramy takich metod lustracyjnych. Zresztą nie każdy, kto został zarejestrowany jako TW, z automatu stał się już zdrajcą. No bo z tych, których ja przeglądałem, to większość nie podpisała żadnego zobowiązania, tylko niektórzy podpisywali zobowiązania. Większość nie podpisała żadnego zobowiązania współpracy. W innym przypadku to było trochę zabawne. Oficer prowadzący zapytał pewnego studenta chatu, on wtedy jeszcze nie był duchownym, był studentem, zapytał studenta, czy godzi się współpracować z organami no, bezpieczeństwa. I ten student odpowiedział, że słowo Biblia mówi, że każda wadza jest od Boga i wadze należy się słuchać. I taka odpowiedź została potraktowana jako zgoda na współpracę. No, taka wypowiedź. Temu studentowi nie przyszło do głowy, że od tego momentu będzie traktowany jako TW, ale organa tak tą wypowiedź zinterpretowały. Wypowiedź ustną. No i ten człowiek w sumie odbył 9 spotkań. Jest oficem. 9 to już trochę jest. I na 9 zerwał. Bardzo zresztą piękny sposób. No i co teraz mamy winić tego człowieka? W materiałach nic szczególnego nie ma. Może poza pierwszym. Na pierwszym spotkaniu powiedział, kto jest głównym kandydatem na prezesa Kościoła Baptystów. No, takie coś. To głównie kto jego zdaniem jest głównym kandydatem. Taką informację dostarczył. No i za tę informację co? Teraz mamy go ukarać, tak? Wśród tych, których ja przeglądałem, niektórzy zrywali po 2 spotkaniach, niektórzy po 4, niektórzy po 5. A są i tacy, którzy tych spotkań byli 50, ponad 50, no to już ktoś, kto odbył 50 spotkań, to już na pewno był, wiedział, co robi. Spotyka się regularnie na przestrzeni wielu lat, co kwartał, kolejne spotkanie, 50. spotkanie, 60. spotkanie. To on musiał wiedzieć. A ktoś taki, kto miał tych spotkań 2, 3 czy 4 i później zrywa, i co, mamy go traktować na równi? No więc te sytuacje nie są porównywalne. Uważam, że każdy taki przypadek należy rozpatrywać z osobna. Więc to, że kogoś tam zarejestrowali, to nie oznacza, że mamy tego człowieka już skreślić na zawsze. To tylko jeden z grzechów, czasem nieświadomy. Na co dzień popełniamy wiele, wiele innych grzechów. Na to, co wyprawia Chojecki w swoim IPP, to bardzo często jest 1000 razy gorsze niż to, co robili owi TW, przynajmniej większość z nich. Przynajmniej większość z nich. Bo czasami to były bardzo, bardzo niewinne informacje. Na przykład ktoś opisał wizytę Billy Grahama w Katowicach, jego usługę w Katowicach, kazanie, jakie wygłosił. Ktoś inny opisał ewangelizację Louisa Palau w Warszawie. No i to są wszystkie informacje, jakie on dostał.
dostarczył je kutywą. No, takie coś. No i co, mamy go z tego powodu już na całe życie. No, tak go skreślić i tak dalej. Zresztą, tak jak powiedziałem, spośród tych, których ja przeglądałem, to większość nigdy nie podpisywała żadnego zobowiązania. No, tylko nieliczni takie zobowiązanie podpisywali. Więc te sprawy czasami są nawet trudne do oceny. Niektórzy z nich nie byli świadomi, że współpracują z organami SB. Przypomnijmy tutaj, że jeden z tych pastorów, który w Kościele Dziesiątkowym ostro walczył o lustrację, wielokrotnie walczył i upominał się, sam okazało się, ja to znalazłem, okazało się, że on sam był, został zresztą, tak, nie to, że był, ale został zarejestrowany jako TW przez okres 4 lat, więc trochę jednak było 4 lata, bo co innego, że ktoś był pół roku, kilka miesięcy, czy nawet rok, dwa, a tutaj 4 lata, no trochę już jest. Tych spotkań trochę już było, bo musiało być co najmniej jedno na kwartał, co najmniej tyle, musiał, no przynajmniej oficjalnie, bo nie zawsze tych spotkań było tyle, że jedno na kwartał. Czasami oficer prowadzący wymyślał, że TW się znów nie stawił na spotkanie. Czasami tak sobie wymyślali. Albo wymyślali, albo jakoś, no, żeby jakoś wytłumaczyć, dlaczego albo no, nie przybył. Więc z tym różnie z tym bywało, więc te sprawy wymagają bardzo długich, bardzo rzetelnych badań, więc Kościół Dziesiątkowy też przeprowadził lustrację. I tutaj posunęliśmy się trochę dalej niż luteranie, bo w przypadku luteran to wyniki zostały dostarczone dla konsystorza, a w przypadku Kościoła Dziesiątkowego wyniki lustracji zostały omówione na synodzie Kościoła. I wszyscy ci, którzy byli, wprawdzie ostatniego dnia, trzeciego dnia, więc a trzeciego dnia jest zwykle najniższa frekwencja, bo wiele osób odjeżdża już drugiego dnia po obiedzie, zazwyczaj tak jest. No trzeciego dnia, ale kto chciał, kto był zainteresowany, mógł być, więc były przedstawiane teczki pracy, co niektórych TW, niektóre teczki w całości zostały na projektorze wyświetlone. Więc to się odbyło publicznie. Przypadkowe osoby mogły wejść, niektórzy studenci byli na przykład, no, nie tylko pastorzy, niektórzy studenci byli obecni. Podczas przedstawiania tych wyników. No ale pewnie niektórzy chcieliby, żeby wyniki zostały opublikowane. No, nad tym pracujemy. Są pewne opory, tak? Bo pierwsze podejście, drugie podejście, no może w trzecim podejściu się uda. No, straty nie będzie, bo pewne rzeczy się udoskonala. Wstęp, wprowadzenie. Jest trochę problem, w moim przypadku jest trochę pewnym problemem jest otworzenie dokładnie, dokładne odtworzenie dyskusji ilustracji i czy to zaczęło się w roku 2003 od wywiadu profesora Michalaka, czy to się zaczęło od listy Wildsteina, tak trochę te, bo ja próbowałem wyciągnąć trochę informacji do różnych osób i te informacje są dosyć sprzeczne takie. Dwie osoby obiecywały mi, że dostarczą dokładnych informacji, jak zaczęła się dyskusja na temat lustracji w Kościele Dziesiątkowym i po dzień te osoby mi nie dostarczyły tych informacji, pomimo że obiecywały. No, więc takie dokładne tworzenie, jak doszło do dyskusji, bo ten artykuł, ta publikacja to nie tylko o wynikach lustracji, ale znaczna część tego artykułu to omawia dyskusję na temat lustracji, kiedy się dyskusja zaczęła i jak to się stało, że prezydium Kościoła podjęło, że władze Kościoła podjęły decyzję o przeprowadzeniu lustracji. Więc połowa artykułu jest o tym, jak doszło do przeprowadzenia lustracji, a druga połowa o wynikach lustracji. Więc tutaj mam to, że się sprawa zwleka,
to niekoniecznie jest to na niekorzyść, bo mam problem z dokładnym odtworzeniem tych początków. Różne osoby podają trochę różne wersje, co, gdzie, jak się zaczęło. Więc to trochę potrwa. Baptyści chcieli przeprowadzić lustrację, ale nie znaleźli osoby. Nie udało się znaleźć osób, które chciałby się tego podjąć. Po prostu odmawiano. Bo to jednak wymaga poświęcenia, jednak wymaga pracy. To się tak zdaje, że to tam dla osób niezorientowanych się wydaje, że to nic nadzwyczajnego. I to wymaga poświęcenia. No zawsze można wynająć kogoś, ale ktoś taki zażyczyłby sobie trochę pieniędzy, no a nie każdego kościoła może, nie każdy kościół chciałby się tak, taki sposób rozporządzać swoimi pieniędzmi. Wolni chrześcijanie od pewnego czasu chcą się rozliczyć ze swoją historią i podobno chcą nawet opublikować tego wyniki. To trochę potrwa. No, miałem z nimi rozmowę. No, wygląda na to, że chcą się rozliczyć ze swoją historią. Adwentyści też wyznaczony został człowiek. Nie wiem, czy mogę. No, może nie będę wymieniał nazwiska, ale wyznaczono, Kościół wyznaczył pewną osobę, która przejrzała archiwa. No, przejrzała. Jaki z tego dalszy użytek, nie bardzo wiem, ale przynajmniej władze Kościoła wiedzą, jak było, kto współpracował, co i jak. Więc nie jest tak, że tak całkowicie się te Kościoły się tym nie interesują. Teraz Chojecki powtarza po raz nie wiem który taką brednię, że celem agentury było hamowanie rozwoju kościołów protestanckich. I później wychowankowie tej agentury w dalszym ciągu hamują rozwój kościołów protestanckich. No, skąd on czerpie taką wiedzę? No, nieprawdopodobne. Bardzo trudno je znaleźć. No, ja nie znalazłem w każdym razie. W obrębie TW, czy to baptystycznych, czy to tych TW, którzy byli w Zjednoczonym Kościele, czy bardzo trudno jest znaleźć choć jednego, który zostałby zwerbowany w tym celu, aby ograniczał rozwój tego kościoła. No, nie ma dokumentacji, nie ma ani w jednym przypadku, nie jest wyjaśnione, że w takim celu jest zwerbowany. Podwierunku były trochę inne. Na przykład to, o czym się często mówi, tych 200 duchownych, których aresztowano we wrześniu 50 roku, dokładnie nie wiadomo ilu, bo dokumentacja nie ma, znaczna część dokumentacji się nie zachowała. Nie do końca wiadomo, ile wtedy osób aresztowano, ale około 200 to na pewno. Do jednorazowego przesłuchania to wezwano w sumie około 400 wtedy. Ale to jednorazowe przesłuchanie. Natomiast areszt jednotygodniowy zastosowano wobec około 200 osób. Do więzienia trafiło później 16 osób. I niektórzy z nich, jak wiadomo, niektórzy z nich zgodzili się na współpracę. Niektórzy, na przykład Karkiewicz, zgodził się współpracować w tym celu, bo mu obiecano, że wcześniej wyjdzie z więzienia, a tak musiałby siedzieć trochę dłużej, co najmniej rok dłużej. No tak, on się tak obawiał, że posiedzi dłużej. No prawdopodobnie posiedziałby pół roku dłużej, bo tacy jak Sacewicz czy Maksymowicz w tym samym czasie nie dali się zwerbować, ale wyszli po pół roku. Natomiast Krakiewicz zgodził się na współpracę i wyszedł w październiku 52 roku na wolność. Pół roku wcześniej niż Sacewicz czy Maksymowicz. Więc pół roku zyskał na tym. Więc wtedy zwerbowano w sumie około 20 osób w wyniku tych aresztowań. Spośród te 20 parę osób, ponad 20 osób, to dotyczy nie tylko tych 200 aresztowanych, ale także niektóre osoby, które były przesłuchiwane jednorazowo, czyli pula 400 osób.
I oni zostali zebrani w jednym konkretnym celu: wyjaśnić, czy istnieją, czy te kościoły prowadzą działalność szpiegowską. W tym jednym celu. W końcu 1956 roku uznano, w końcu, że wtedy już była odwilż 56, w końcu 56 roku uznano, że żadnej działalności szpiegowskiej nie było i od razu jednym pociągnięciem pióra od razu zwolniono całą agenturę, która jeszcze wtedy była, wszystkie, 100%, nawet Krakiewicz został wtedy zwolniony. Później on był jeszcze werbowany dwukrotnie w różnym czasie. W sumie 3 razy był werbowany na różne okresy. Więc w końcu 56 roku zwolniono wszystkich, no bo uznano, że władza doszła, no, komuniści doszli do wniosku, że jednak nie było pracy wywiadowczej. A skoro nie było pracy wywiadowczej, to od razu cała ta agentura przestała stanowić jakąkolwiek wartość i wszystkich ich zwolniono. Więc nie jest prawdą to, co Terlikowski i inni pseudopublicyści, no publicyści opowiadają, że wprowadzono wtedy agenturę i już było tak do końca. Ta agentura została dosyć szybko zwolniona w całości. Później wybowano od nowa, w zależności od potrzeb, dla konkretnych spraw. No, na przykład kontakty zagraniczne albo zbór chce budować kaplicę, no to w związku z tym werbowano kogoś, aby informował, jak się odbywa no, budowa, skąd czerpią finanse, to ich interesowało, czy za granicę, no, takie rzeczy. Więc musiał być jakiś powód, żeby werbować, albo wyjazdy zagraniczne, przyjazdy zagraniczne, przyjeżdżają goście z Niemiec, czy coś takiego, no z Niemiec, no z takiego kraju, no to podejrzane, wysoce podejrzane, więc jeżeli takie kontakty były, no to werbowano i taki TW musiał opowiadać, na czym takie kontakty polegały. Musiał opowiadać treść, streszczać kazanie tego gościa z Niemiec, no bo Niemcy to były najbardziej podejrzany kraj w PRL-u, w czasach PRL-u. Więc to były tego typu sprawy. Więc najlepiej to jest, jak niektórzy zabierają głos w sprawach, o których nic nie wiedzą. No, nic nie wiedzą. Jeżeli chodzi o, bo tutaj jeszcze taka myśl była, że ograniczać rozwój kościołów protestanckich. Do 1957 roku była stosowana polityka likwidacyjna wobec części kościołów protestanckich, tych młodszych. Że te kościoły mają zostać zlikwidowane, mają przestać istnieć. Taka polityka była stosowana do roku 1957. Później zmieniono tę politykę, ale wobec niektórych ugrupowań nawet w latach 70. niektóre ugrupowania starano się ograniczać. I w latach 70., jeżeli chodzi o ugrupowania protestanckie, to tylko dwa. Tylko wobec dwóch starano się, tylko dwa starano się ograniczać. Dziesiątkowcy i Kościół Chrystusowy. Te dwa były najbardziej podejrzane dla komunistów i starano się je ograniczać. I jest na to dokumentacja. Zresztą to było nawet publikowane. Plany Departamentu IV. No, to było publikowane już wiele lat, kilkanaście lat temu. Każdy może znaleźć, każdy może przeczytać i tam co 2 lata tych planów, bo te plany były pisane 2 lata, po raz kolejny powtarza się, że ogranicza się rozwój dziesiątkowców. To się powtarza przez całe lata 70. Po 80 roku już tego nie było. Po 80 roku to dużo rzeczy się zmieniło. Po 80 roku nagle już nie zwalczano już tak, no w roku 82 zdaje się, już tak nie zwalczano Świadków Jehowy, jak wcześniej. Zaczęto już to traktować jako sojusznik strategiczny, już tak.
Nawet rodzimowierców zaczęto wspierać w latach 80. Ale to była końcówka PRL-u. W latach 70. rodzimowierców zwalczano, więc to zależy kiedy, zależy w jakiej epoce. Poza tym polityka Departamentu IV nie była spójna. Tam się ścierały rozmaite stanowiska. No, na przykład po roku 56, kiedy był rozłam, to część pracowników urzędu, zwłaszcza w Urzędzie do Spraw Wyznań, Urząd do Spraw Wyznań był zainteresowany stabilizacją w tych kościołach. Nie był zainteresowany jakimiś tam rozłamami. Natomiast w Departamencie IV czasami byli tacy, niektórzy oficerowie operacyjni miewali takie pomysły, że coś tam zamieszać, no, albo przynajmniej przechwałki w dokumentach, że jeżeli zechcemy, możemy kościół podzielić, jeżeli zechcemy, możemy połączyć takie, tego typu. Jest taki ciekawy dokument z lat 60., z połowy lat 60., że Departament IV nie jest zainteresowany stabilizacją stosunków w Zjednoczonym Kościele Ewangelicznym. Jest taki dokument. Ale to nie oznacza, że to był taki stały punkt. Bo tam się ścierały rozmaite stanowiska. No, pułkownik Wypych na przykład nie ufał Krakiewiczowi i uważał, że należy go wymienić. Ale z kolei Urząd do Spraw Wyznań uważał w latach 60., że Krakiewicz to najlepsza postać, że nikogo lepszego nie mamy w ZK. To jest najlepsza postać, najlepsza osoba na prezesa, że lepszego nie ma. Urząd do Spraw Wyznań dopiero w końcu 1974 roku doszedł do wniosku, że Krakiewicza należy już wymienić, że on jest nie tylko, że się zużył, ale już nawet i generuje problemy, że już trzeba z niego zrezygnować. No, ale w Departamencie IV pomysły na usunięcie Krakiewicza pojawiły się już w połowie lat 60. No, pułkownik Wypych chciał go wymienić, ale Urząd do Spraw Wyznań go w tamtym czasie bronił. Więc to polityka władz nie była wcale taka spójna. Były różne takie sprzeczne pomysły, sprzeczne idee. Różni pracownicy na własną rękę próbowali coś tam przeforsować z różnym skutkiem. Co jeszcze z takich spraw? Rozbawiła mnie trochę wypowiedź mecenasa Turczyna, że dla protestanta msza katolicka jest bluźnierstwem. No, dla niektórych być może tak, być może. Czy w doktrynie jakiegokolwiek kościoła protestanckiego znajduje się taki wpis, że msza katolicka jest bluźnierstwem? Czy jest taki w ogóle punkt doktryn kościołów protestanckich jakiegokolwiek? Czy jest coś takiego? No z tych wiodących denominacji w Polsce to raczej żaden. No chyba, że Kantema, chyba, że oni. A tak to nie za bardzo. Również teolodzy w swoich wypowiedziach, w swoich publikacjach też tego tak nie nazywają, teolodzy protestanccy. No, no nie. Niektórzy może tak, więc tak trochę bardzo na wyrost. No, ci ludzie nie wiedzą, nie znają w ogóle poglądów protestanckich. Nie wiedzą, w co protestanci wierzą. No, oni podszywają się pod protestantyzm, wiedzą, że są protestantami nawet jedynymi prawdziwymi, tak im się tak wydaje, ale oni nie znają w ogóle polskiego protestantyzmu, nie wiedzą, co kościoły protestanckie głoszą, nie czytają pism teologów protestanckich, nie wiedzą nic o polskim protestantyzmie. Sami, jeżeli dałoby się ich, jeżeli można ich zaklasyfikować jako protestantów, to są obrzeża. To są obrzeża protestantyzmu, to jest margines. No w żadnym wypadku nie wpisuje się to w główny nurt. No nie, w żadnym punkcie się nie wpisują. Zbyt wiele zachodzi rozbieżności. I na ogół
Na ogół jest tak, że protestant toleruje innych protestantów. Na ogół tak jest, no poza wyjątkami. A właśnie te wyjątki, ci wyjątkowi, no, protestanci, ci niektórzy, którzy odmawiają innym protestantom prawa do zbawienia, to jest właśnie margines. No, tylko tak można do tego podchodzić. To jakiś margines, no, na przykład kalwinistyczni baptyści, no, takie rzeczy głoszą, ale ile ich jest, no, ile ich jest w Polsce? Będzie kilkudziesięciu chociaż. A może kilkudziesięciu będzie. Tak samo niektóre inne małe kościółki, no, małe wspólnoty też mogą głosić bardzo radykalne doktryny. No, mogą tam rzucać na wszystkich. Takie kościółek liczy 15 osób, a walczą z całym światem. Tak. Natomiast te główne denominacje, no przecież takich rzeczy nie głoszą. Nie ma czegoś takiego. No więc oni nie znają polskiego środowiska protestanckiego. Mają bardzo, bardzo niewiele z nami wspólnego. Bardzo niewiele. Pobrażali nas na tysiące sposobów, a teraz chcą weźcie nas w obronę, brońcie nas, stańcie po naszej stronie. No. Przypomina mi się jeden z filmików Chojeckiego, kiedy wypowiedział się o Karoniu z pieprza i dziadu. No to jedyna właściwa odpowiedź w tego typu sytuacji.